Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pracy mamy sporo, jak w sumie teraz codziennie. Za nami okna, które dzisiaj będziemy obrabiać, bo naprawdę jest co robić. Trzeba na okna nałożyć kraty, żeby zwierzęta oczywiście były bezpieczne. Moi drodzy, jak dobrze wiemy, za nami są grzędy, bo będą tutaj nowe kurki. Patrzcie w ogóle, jaki to jest widok, przemocarny jest ten widok, nie? Jeszcze jak teraz tak pokazałem tym tak szerokokątnie to wszystko, no to naprawdę wygląda to mocarnie. Ale zapytacie, Max, jakie są dalsze etapy, grzędy mamy, fajnie. Idziemy właśnie je zobaczyć, sobie oblukać. Mega fajnie, mega, nie ukrywam, bardzo się cieszę. Ale co dalej, jak to wszystko widzisz i planujesz? No to może Wam po prostu króciutko o tym opowiem. A jeżeli chcecie więcej kontentu z Zielonego Wzgórza, to oczywiście dobrym pomysłem będzie zajrzenie na mojego Instagrama. Kurczenie pieczone, zapraszam. Grzędy mamy, ale to nie wszystko. Miejsce dla spania ponad 300 kur jest, ale kurczę, zadbajmy o ich bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o ich bezpieczeństwo, to oczywiście zadbać trzeba głównie o wszelkiego rodzaju otwory. Otwory, czyli okna oraz drzwi. Okna oraz drzwi, które oczywiście trzeba uszczelnić w taki sposób, żeby ani żaden lis się nie dostał, ani żadna kuna druga, ani no w sumie to głównie, ani nic innego. Więc do pomocy przychodzą mi siateczki, które już chyba Wam pokazywałem, ale no jesteśmy już po drugiej stronie i pokażę Wam jeszcze raz. Krateczki, które pociął mi Arek i wyglądają one naprawdę fajnie, porządnie. No i co? I myślę, że nie przedłużając, zamiast gadać, ja po prostu będę się brał za to bezpieczeństwo, a to przełożymy na okna. Ogólnie mam szczęście, że zaparkowałem tak auto, bo w sumie statyw mam tutaj, ale nie mam uchwytu na statyw. No i jesteście na aucie, ale nic nie szkodzi. Krata przychodzi, moi drodzy, w taki sposób. O, i tak ją montujemy bez żadnego problemu. Patrzcie, i będzie ona chronić no kury przed różnymi dziwnymi stworzeniami. Ja się biorę za przygotowywanie śrubek, wkrętarki, wszystko co potrzebne. Aha, w sumie muszę je to wszystko wziąć stąd. Wiecie, póki nie mam jeszcze tutaj monitoringu, to wolę wszystko zabierać ze sobą. Tym bardziej jakieś, wiecie, bardziej wartościowe rzeczy. Piła, różne piły, wkrętarka, szlifierka, żeby po prostu nie narażać się na nic i nie ryzykować. Lecimy. W sumie to mamy takie trzy ważne rzeczy. Zacznijmy od początku. Wiercimy wiertarką dziurkę 8 mm wiertła. Wkładamy kołek 8 mm, taki kołeczek zwykły, 300 sztuk, parę dosłownie tam kilkanaście złotych w Castoramie, może nie są za dobre, ale wiecie, to ma być po prostu szybko, fajnie i tanio. Mamy dobraną śrubę, ale wiadomo, ta kratka jest 2,5, więc mamy również taką sobie podkładeczkę i ta podkładeczka dociśnie siatkę naprężamy, nie wiem ile, 6-8 śrub na siatkę, no nie będzie mało, wiadomo, trzeba to jakoś dobrze zabezpieczyć. Więc mamy tak, kołki, śruby, podkładki i lecimy z siatkami, no a czas goni, więc kurczę, lecimy. Już w sumie przyjechałem, a robię się głodny, ale dobra, trzeba działać. Plan na dzisiaj to jest zrobienie chociaż minimum 4 okien, ale muszą być wszystkie, muszą. Prace trwają i w sumie mamy już sporo zrobione, moi drodzy. Już Wam pokazuję, w sensie sporo. Może o tak, idzie nie najgorzej. Myślałem, że wiadomo, wszystko, ja myślę zawsze, że będzie szybciej szło, no ale idzie bardzo w porządku. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Mamy jedno okno, drugie. Mamy już skończone trzecie i czwarte już kończymy. Powiem Wam tak. Ogólnie nie musiałbym tego robić na wszystkich. Aha, no właściwie, czekajcie. No prawie na wszystkich, no właściwie wszędzie jest gdzieś szyba wybita, więc lepiej zrobić po prostu na wszystkich, bo różnie to bywa z tymi szybami. Lepiej mieć wszędzie te kraty i być już ubezpieczonym na zaś. Patrzcie, tu nie ma okna, tam nie ma okna, tu nie ma okna, no i tam jedynie jest, no ale wiecie, lepiej zrobić to wszędzie i mieć już ładnie to skończone.
grzędy, nie mogę aż się napatrzeć, powiem wam szczerze, także naprawdę super. Jeju, co ja robię wam z tą latarką. No i co, kurczę, trochę sobie tu ogarnąłem, sami zobaczcie zresztą. Ojeju, znowu źle tu robię wam. Tu sobie już przyszykowałem grzędy, bo no raczej już robić ich nie będziemy, więc ku wyjściu kompresor, tu śmieci, różne rzeczy, to już też będę dokańczał, żeby dzisiaj też śmieci były wszystkie przed, bo kto wie kiedy przyjedzie transport, znaczy ja wiem kiedy, ale trzeba już być przygotowanym, że transport kur będzie nawet z nienacka, trzeba być, wiecie, na to gotowym, więc trzeba to wszystko oczywiście wynieść. Właśnie, też zapewne zastanawia was fakt, jak to będzie tutaj z poidłami i karmidłami, jak to wszystko ogarniemy. Także moi drodzy, moja propozycja i myśl jest taka, którą zresztą będę musiał wykonać na dniach, to jest doprowadzenie rury, jakieś nawet 160, nawet mam chyba takie w domu, jeszcze resztkę. 160 wypuszczam z komina, gdzieś z boku, tutaj na lewo załóżmy. Wypuszczam przy krawędzi. Ta 160 kolankiem się wysuwa na strych, a na strychu będzie szczelnie domknięty jakiś zbiornik z ziarnem, z mieszanką paszową i w ogóle. A tu będzie, moi drodzy, kończyła się ta rura gdzieś na takim odcinku, czy to nawet szybciej. I od tej rury będą rozprowadzenia takimi wężykami, nie wiem, 60 mm, coś takiego, do każdego z osobna karmideł. I to będzie taka fajna, wydaje mi się, linia karmienia. O tak powiem, chciałem to zrobić u siebie tam, bo wiecie, mam te w sumie jedno karmidło, tylko podpięte pod ten zrzut uniosek. I chciałem to zawsze zrobić właśnie, że takie wężyczki rozprowadzające, ale tam nie mam takiej wysokości. Wiecie o co chodzi i kurczę, no i wiecie, zawsze wiadomo to, wolałem nawet z wiadrem pochodzić do dwóch osobnych karmideł, które zresztą tam mam i to jakoś sobie poogarniać. Ale no co, powiem wam tak, zastanawiam się i nie będę się chyba tak wysilał, kończę te czwarte okno i powiem wam szczerze, okna dla was to powiedzmy taka nuda, także ja sobie też zrobię przerwę na jedzonko i zaproszę was do siebie na farmę. No bo nie można też o niej zapomnieć, no nie? Ja zawsze poświęcam tam z rana takie rutynę moją poranną i wszystko wykonuję tam i później dopiero lecę na Zielone Wzgórze, żeby nie było. Nie zaniedbuję mojej farmy starej, bo oczywiście tam też mam zwierzęta, tam też trzeba dbać i tam też jestem potrzebny, nie zapominajmy o tym. Także lecimy, bo powiem wam, wydarzyło się ciekawa sytuacja z łabędziem, ale może zobaczmy, czy w ogóle jeszcze jest. Lecimy na farmę, ja kończę czwarte okno, zapraszam was. Słuchajcie, ale zaraz wam powiem też o realiach prowadzenia takich dwóch gospodarstw. Jak to wygląda z mojej perspektywy, jak mam gdzieś tam u mnie siedzibę, tutaj trzeba tu dojeżdżać. Oczywiście wiele osób też zarzucało, że jakby to będzie wielki problem. I powiem wam tak, obecnie moje dni wyglądają tak, że zresztą, wejdźmy do środka. Więc tak, powiem wam, jak wyglądają obecnie moje dni. Całe na pewno w rękawiczkach praktycznie, bo no robię, tworzę tutaj, żeby jak najszybciej to móc po prostu, żeby to funkcjonowało wszystko. I powiem wam tak, rano z reguły idę na moją farmę, wykonuję rutynę, którą muszę zrobić po prostu, żeby te zwierzęta żyły, żeby to wszystko prosperowało i wiadomo, nie szło do tyłu, tylko troszkę do przodu, nie? Żeby nie wszystko nie zarastało, tylko chociażby się trzymało kupy. Dodatkowo muszę tu poświęcać czas, ale wiecie co? Jakby mi to sprawia olbrzymią satysfakcję i lubię tą pracę, jakby to tworzyć coś nowego i w ogóle. I ten okres, który teraz jest przygotowawczy przed nowym rzutem stada, to jest taki najcięższy okres, bo w sumie tworzę coś od praktycznie zera, no bo wiadomo, budynek jest, ale jest kupa roboty. Tworzę coś i mnóstwo jest zadań. Wiecie, i jakby trochę z tyłu głowy mam takie coś, że trochę mnie to przytłacza. Ale z drugiej strony, jak sobie myślę, to kurczę, chłopie, co cię przytłacza, jakby musisz dojść do tego, żeby to zrobić, nie? I no już dużo rzeczy jest zrobione, jakby grzędy już mam za sobą.
okna już mam połowa za sobą, to co muszę zrobić oczywiście teraz. Czyli wiem, że te etapy idą do przodu, to nie stoi w miejscu. Ja tutaj na Zielone Wzgórze przyjeżdżam z laptopem, nie moim, Weroniki. I ja sobie tutaj na pendrive'a wgrywam filmik, znaczy go renderuję. I z tym pendrive'em przyjeżdżam tutaj, bo moi drodzy, tutaj filmik wgrywa mi się dla was w 35 minut. A w domu wgrywa mi się, no, 8 godzin około, nie? Także przepaść jest duża, mamy tutaj super zasięg i kurczę, powiem wam szczerze, przyjeżdżam tu tak, wstaję rano, wykonuję rutynę u zwierząt, idę zjeść śniadanie, idę do komputera, montuję dla was odcinek, który szybko daję na pendrive'a, lecę tutaj z komputerem przed 14, wgrywam dla was filmik, już mam gotową miniaturę, wdaję miniaturę, publikuję filmik, już zazwyczaj zawsze spóźniony, jak zauważyliście, i przyjeżdżam na tutaj na Zielone Wzgórze, publikuję go dla was i idę w tym czasie robić. On się wgrywa, ja idę już robić, działam, nagrywam, pracuję tutaj na tym Zielonym Wzgórzu. Później dochodzi jakaś godzina taka 16:30, 17:00. Jest to pora, gdzie robię sobie przerwę, jadę do domu, jem obiad. Jeszcze oczywiście dla was też nagrywam. No i zjem sobie ten obiadek, zrobię tam przy zwierzętach jakieś zbieranie jajka i właściwie wracam tutaj i jeszcze tu w pomieszczeniu robię rzeczy takie przy latarni, nie? Czasami też jest Arek i w ogóle robimy to wspólnie, Arek robi coś innego, ja robię coś innego. No i kurczę, tak wygląda to, nie? Więc takie są realia na życia na dwa gospodarstwa, ale póki co jest to taki okres typowo roboczy. Więc biorę sobie na to wszystko poprawkę, jest kupa, masa rzeczy do zrobienia, a później już będą rutynowe takie przyjazdy, po prostu roboty już rutynowe, stricte, nie zadaniowe, tylko takie, wiecie, taka rutynka. Więc kurczę, nie poddajemy się, idziemy do przodu, jest ciężko, ale wam myślę też się podoba, dajcie zresztą znać. No i co, ja odpalam kolejny raz auto, jeżdżę aktualnie sobie takim autkiem, wiecie, naszym takim roboczym, bo po prostu wożę ze sobą cały właściwie warsztat, nie, bo też biorę wszystkie narzędzia i kurczę, to wszystko, wiecie, wolę zabrać niż tu zostawiać, póki co, tak jak mówiłem. No i tak to wygląda, także lecimy na obiadek, coś szybko szamniemy i co? Widzimy się na farmie, bo tam też mamy wiele zadań, dzisiaj szczególnie przed weekendem jeszcze do zrobienia, także lecimy, bo muszę się skupić na drodze. Słuchajcie, piękną jesienną porą witam was tutaj na dole u kaczek, u gęsi i u łabędzia, co najważniejsze. Ale moi drodzy, z łabędziem sytuacja jest dziwna. Przyniosłem jeszcze im zielonki i pozwólcie... Nie, merci, nie dla ciebie. I pozwólcie, że powiem wam, o co dokładnie chodzi. Patrzcie, zobaczymy, czy są chętne na pieczarki, jabłka, różne rzeczy, bo czasami im to przynoszę. No ale nie ukrywam, że częściej dostają je, nie wiem, kury z góry, czy coś takiego, bo tutaj wiadomo, zawsze jest dalej, żeby to wszystko dać, ale też tutaj przychodzę. Także mają te różne smakołyki tutaj. No i co? Trzeba im to wszystko ładnie dać. Czasami się zdarzają dziwne rzeczy, takie jak takie śmieci, ale sortuję to wszystko. No, ale sobie pojedzą na pewno. A resztę bierzemy do góry. Jakieś śmieci, nie śmieci. I to też rozpakujemy u góry. A z łabędziem jest o ty... A z łabędziem jest o tyle dziwnie, że wyobraźcie sobie, że przychodzę tu jednego dnia. Czekajcie, bo właśnie patrzę. Przychodzę tu jednego dnia i wyobraźcie sobie, że łabędzia nie było. Nie było do tego stopnia, że przeszukałem, no, powiedzmy, że cały ogród, bo wiadomo, w tujach nie byłem, ale sytuacja jest dziwna, bo znów go nie ma. I kurczę, przejdę się szybko. Nie nakręcę wam tego, bo bez sensu, żebyście chodzili ze mną. Ale przejdziemy się i poszukamy tego łabędzia, czy on tu może być. Bo dlaczego będę to robił? Bo wtedy też przeszukałem cały ogród, łącznie ze skarpą, na której mówię, może być, może jakoś sobie przeskoczył, czy cokolwiek. O, patrzcie, nawet takie cuda tu znajdziemy. Merci! I powiem wam tak, wyobraźcie sobie, że mówię, no dobra, odfrunął.
chciałem wam tym wszystkim się podzielić, nagrać wam to wszystko, że kurczę odfrunął. I wyobraźcie sobie, że schodzę po 2 dniach od tego incydentu, jak go już nie było. No i łabądek nagle się pojawił. I teraz pytanie, czy on tu był? Czy on wyleciał? Przyleciał z powrotem? Mega mnie tu nurtuje i ciekawi, ale przejdziemy dla pewności teraz działkę, żebym ja wiedział dla siebie i dla was, żebyście wy wiedzieli, czy on tutaj może być, czy na pewno, czy może jak się pojawi, to będzie to znak, że odleciał i przyleciał na nowo. No widzicie, takie to życie na dwa gospodarstwa. Właśnie chcę wam to w tym odcinku tak trochę przedstawić, że mimo prac tam, które trwają, są tutaj różne problemy, zagwozdki i takie kurcze, wiecie, pytania bez odpowiedzi. Ale dobra, ja szukam, sobie wyłączę nagrywanie, latarkę wezmę na fulla i widzimy się zaraz. Słuchajcie, mamy go i to pokazuje i jest to dla mnie już, wiecie, jakby kluczowe w tym momencie, że kurczę, trzeba go wypuścić, ale nie chcę to robić teraz, tylko zrobię to z Werą, bo wiem, że Wera też by chciała to zobaczyć, jak go wypuszczamy. Ale patrzcie, jest bidulek i jest dosłownie na najbardziej wysuniętym czubku tego ogrodu i najbliżej wody naturalnej, rzeki. Chodź, Mercy. Chodź. Dam mu ziarenko, które zresztą ostatnio polubił. Sami zobaczcie. O, nasz kochany łabądek je ziarenka. W końcu. Ale mimo wszystko jest to dla mnie znak, powiem wam szczerze, że zwierzę to powinno wyjść. Zostało tutaj fajnie, nic mu nie jest i kurczę, wypuścimy je, powiem wam szczerze, bo szkoda mi go, jak tak patrzę na niego i widzę, jaki jest smutny. Myślą, że słyszy tam swoje jakieś, wiecie, znajome, czy no, swoją rodzinę jakąś tam, wiecie, nie? Także nic, nakarmimy go jeszcze dzisiaj i zostanie tutaj z nami jeszcze, źle tu nie ma, ale wypuścimy go i zrobimy z tego osobny film, także wyczekujcie. No łabądek już nie będzie z nami niestety, ale no co, będzie miał dobrze, będziemy mieć jednak go ku pamięci i mamy nadzieję, że kiedyś się tutaj u nas pojawi, kiedyś, nie? Przyfrunie sobie. No. Patrzcie, jaki słodziaczek. Będzie ci brakować ziarenka. Będzie ci brakować ziarenka. Chodź ci dam więcej. Proszę. Patrzcie. No kurczę, szkoda mi go bardzo, bo naprawdę. Kochaniutki z niego, zwierzaczek. Ładny. Patrzcie, jaki w ogóle wysoki poziom stawu. Ostatnio było trochę deszczy. I ładnie to wygląda. O, jedna gąska w stawie. Kaczuszki. Macie więcej. Mercy! To kaczek jest! Ona wszystko je. Wszystko. Co ty masz? A, jakiś crackers. Słuchajcie, jutro też mamy sobotę, dzisiaj mamy piątek i trzeba też uzupełnić nasz jajomat, który jak widzicie już jest prawie pusty, więc lecimy na produkcję. Słuchajcie, a ja właśnie na produkcji. Zbieramy jajka i te jajka przechodzą tylko i wyłącznie przez dom, gdzie przechodzą po prostu sortowanie, pakowanie, dezynfekcję promieniami UV. Tu kurki się zamykają aktualnie automatycznymi drzwiczkami. Jak widzicie, zamieniłem troszkę sobie na inny model. Tamte muszę sobie trochę zreperować i te bardzo polecam, chociaż powiem wam, taki ze mnie gamoń, że kupiłem drzwi automatyczne, jeszcze ich nie ustawiłem i od 3 tygodni latam tutaj ręcznie i je zamykam i czekam, aż
O, się zamkną, wtedy odłączam z kontaktu, żeby czasem mi jakiś program nie zadziałał w nocy, wiecie o co chodzi, i żeby się same nie otworzyły. A dlaczego ich jeszcze nie ustawiłem, to powiem wam szczerze, że nie mogę znaleźć instrukcji, którą gdzieś zgubiłem, więc muszę przysiąść do tego, żeby znaleźć kartę, gdzie najpewniej jest ta instrukcja, bo nie wiem, czy inaczej gdzieś ją znajdę online. Szczerze mówiąc, spróbuję, jak tylko wrócę do domu, także zbieramy jajeczka i lecimy na pakowanie. Oj, tu mamy brudne. I lecimy na pakowanie do jajomatu i działamy dalej, bo pracy jest jeszcze dużo przed weekendem. Dobra, dzień już prawie, że kończymy. Jesteśmy pod jajomatem i trzeba uzupełnić jajeczka. Zostało już tylko tu 40. Uzupełniamy, bo jutro jest sobota, więc klientów będzie na pewno dużo. Piątek, sobota i w sumie też niedziela, ale głównie piątek, sobota. Ludzie, wiadomo, kupują na niedzielną jajecznicę, także uzupełniamy, mamy cały koszyczek jaj i lecimy z kolejnymi jajami, ale już w postaci takiej, do naszych kurczaczków. Piskraczków jeszcze w sumie, ale zobaczycie to zaraz. No i jesteśmy, kurczę, sorki za tą latarkę tandetną, ale no tak to wygląda. Jajeczko, które zaraz będziemy rozkładać i patrzcie, jak maluszki już czekają, jak się wychylają. Otwieramy wrota i karmimy. Pamiętacie pierwsze karmienie? No już to tak nie wygląda, widzicie. Już, kurczę, pełna dziczyzna wlatuje tutaj. I patrzcie, jak pisklaki się zachowują i walczą o jedzenie. Patrzcie, ile ich tu jest. I powiem wam, robi się ich coraz więcej, że brakuje im trochę już miejsca i będzie trzeba budować kolejną skrzynię z fundamentów za nami, więc będziemy działać na pewno i będziemy je sortować. Duże będą z dużymi, a małe zostaną w tym i będą dalej sobie, bo widzicie, niektóre są takie o małe jak ten na przykład i one, no widzicie, nie mają takiej przewagi, takiej, wiecie, genetycznej, żeby walczyć o jedzenie, a o jedzenie walczyć nie może, no nie? Także, o widzicie, on jest odpychany przez większe. On sobie radzi, co prawda, on, wiecie, nie jest pokrzywdzony w stosunku do całego dnia, ale wiadomo, lepiej jak będą rozdzielone. No, i tak to wygląda. Szkrabki dostały na noc jajeczko, jutro dostaną go z rana. Jajko jajkiem, ale mamy jeszcze tak. Pierwsze co, karmidła puste właściwie po dniu dzisiejszym, jedzą coraz więcej tej paszy. No ale co, rosną. Ładnie rosną naprawdę. A i właśnie wiem, o czym muszę pamiętać. O tym, żeby dać tą przejścióweczkę i powoli jakby podłączyć ten taki sterownik, żeby te płyty im się robiły coraz zimniejsze, bo póki co one są na najcieplejszym stadium, więc trzeba to koniecznie podłączyć. Ale przechodzimy jeszcze do poideł, które wyglądają o tak, bo widzicie, nie nawet całym dniu, tylko po połowie dnia, więc trzeba to wszystko umyć. No i co? Działamy. I w taki właśnie sposób kończymy taki właśnie dzień. Jak widzieliście, trochę tu, trochę tam. No i co? Roboty jest dużo. Tu za nami 120 piskraków, które właśnie nakarmione zostały jajeczkiem. Wyczyściliśmy im wodę też. Oczywiście karmidełka też są, widzicie, do pełna zapełnione. No i kurczę, teraz pozostaje nic, tylko zamknąć je. Tylko powiem wam, mam jeden problem, bo tutaj butwieje mi ta płyta USB. Skrapla się tutaj woda, a płyta to wpija. I kurczę, patrzcie, tu nie wiem dlaczego w tym miejscu, czy dlatego, że to jest najdalej od płyt, które dają ciepło. I wiecie, to jest po przeciwnym kącie i po przeciwnym rogu i dlatego tutaj jest po prostu te skraplanie dziwne. Ale no, kto wie. Piskraczki jeszcze jedzą. My się z wami żegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Siemaneczko. Cześć wam.